Dzień dobry albo dobry wieczór. 16 sierpnia pozdrawiam z Tychów. A czynię to słowami z książeczki z Biblią na co dzień. Dzisiaj mamy teksty z drugiej księgi Mojżeszowej, z 20 rozdziału. Czci ojca swego i matkę swoją. I z listu do Rzymian, 15 rozdziału. Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. I słowa Kurta Martiego. Jezus naucza, aby przyjmować swojego bliźniego realistycznie, takiego, jakim jest, a jednocześnie widzieć go w perspektywie jego możliwości, czyli w nadziei. Moi drodzy, na samym początku chciałbym jakby zwrócić uwagę jakby na taką dość chyba oczywistą rzecz, że bardzo często wystawiamy opinię na podstawie tego, co widzimy, na opinię na temat danej osoby, czy danych osób, na podstawie tego, co widzimy. Na podstawie tego, jak dana jest osoba ubrana, jaką ma postawę, czy jest wyprostowany, czy raczej zgarbiony. No i oczywiście mimika twarzy, uczesanie, etc. To jest jakby naturalne, ale jakby poza nami. W sensie robimy to podświadomie. Nawet teraz, jak nagrywam ten film, to być może jedni się zastanawiają, dlaczego nie jestem w jakiś sposób może ładnie uczesany, albo dlaczego nie mam na przykład koloratki. I już na podstawie tego, w jaki sposób nastawiają się na dalszą część tego filmu. To znaczy, że albo będą negatywnie nastawieni, no bo dlaczego? Przecież ksiądz to powinien być w koloratce. Albo powiedzą, okej, jest na luzie, może coś ciekawego powie. I dwie te postawy otwierają nas na treść, albo na tą treść nas zamykają. Natomiast jakkolwiek jesteśmy ubrani czy uczesani, to niekoniecznie musi mieć znaczenie. Natomiast dzisiejsze teksty, zwłaszcza te dwa ostatnie, jakby wskazują nam na pewną taką zasadę, która jest taką chrześcijańską zasadą. Na to, żeby patrzeć na drugiego człowieka realistycznie. To znaczy, że oczywiście będziemy podświadomie osoby oceniać. Natomiast prawda jest taka, że nie chodzi o to, żeby od wszystkich oczekiwać wszystkiego, tego, co akurat nam do głowy przyjdzie. No bo prawda jest taka, że my bardzo często mamy różne oczekiwania od różnych ludzi. W różnych konstelacjach się znajdujemy, dlatego te oczekiwania też będą na pewno w jakiś sposób różne. Natomiast dzisiaj pytanie na dzisiaj, czy mamy prawo oczekiwać od innych ludzi czegokolwiek? To znaczy nie poznając ich albo nie widząc ich w danej sytuacji, w której akurat się znajdują, czy możemy od nich czegokolwiek oczekiwać? No, od pewnych osób, jako od lekarza, liczymy na to, że będzie nas leczył, prawnik, że będzie nas bronił, a ksiądz, że będzie nas pocieszał, albo pewnie też będzie umiał czas i będzie chciał z nami porozmawiać, na przykład jeżeli chodzi o księdza, prawda? Natomiast musimy patrzeć realistycznie, że każdy z nas w różnych sytuacjach życiowych różnie się odnajduje, różnie się też czuje i ma różne dni. Tak więc takie zalecenie na dzisiaj Kurta Martiego to jest to, żebyśmy potrafili zrozumieć, że oczekiwania oczekiwaniami. Natomiast prawda jest taka, że bardzo często istotnym jest to, żebyśmy patrzyli na drugiego człowieka w nadziei. Że być może ktoś ma kiepski dzień, ale już pojutrze, poza trzy dni, może te dni będzie miał przed sobą lepsze. I to, kiedy patrzymy na człowieka z nadzieją, kiedy otwieramy się na człowieka z nadzieją, to tak by trochę hamuje nasze krytykanstwo. Takie jakby te negatywne oceny, które na sam początek w jakiś sposób mogą paść. Tak więc taka nauka, mam nadzieję, że nie tylko na dzień dzisiejszy, ale w ogóle na życie, żeby na każdego człowieka patrzeć jednak z nadzieją, że być może dzisiaj ma gorszy dzień, być może dzisiaj popełnił błąd, być może dzisiaj nie wygląda najlepiej, ale jutro dane jest każdemu, i młodemu, i staremu. Tak więc myślę, że to jest takie bardzo otwarte patrzenie na człowieka, patrzenie z nadzieją na to, że każdy z nas ma każdego dnia szansę na to, żeby poprawić swoje życie, zbliżyć się do Boga, no i popełniać coraz mniej błędów, ale też podejmować po prostu dobre decyzje. I tego wam wszystkim życzę. Patrzmy na siebie wszyscy z nadzieją. Zostańcie z Bogiem. Amen.